Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <laughs> papam Cuda Jezusa Chrystusa jako wyraz zbawczej miłości. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 9 grudnia 1987 roku. Cuda i znaki Chrystusa, o których świadectwo dają Ewangelie, są objawieniem Bożej Wszechmocy i zbawczej władzy Syna Człowieczego. Równocześnie objawia się w nich miłość Boga do człowieka, nade wszystko do tego, który cierpi, który jest w potrzebie który błaga o uzdrowienie, przebaczenie i litość. Są to więc znaki objawiające miłość miłosierną, którą głosi zarówno Stary, jak i Nowy Testament. I właśnie lektura Ewangelii pozwala nam zrozumieć, odczuć niejako, że cuda Jezusa mają swe źródło w miłującym i miłosiernym sercu Boga, które jest zarazem żywym, pulsującym sercem człowieka. Chrystus spełnia je, aby odnieść zwycięstwo nad wszelkim złem, jakie jest w świecie: złem fizycznym, złem moralnym, czyli grzechem, wreszcie nad tym, który jest Ojcem Grzechu w dziejach człowieka, szatanem. Cuda są dla człowieka, są czynami Jezusa, które zgodnie z odkupieńczym celem Jego misji przywracają dobro tam, gdzie zagnieździło się zło zdają sobie z tego sprawę ci, którzy doświadczają ich na sobie lub są ich świadkami. Marek, ewangelista, napisze o nich. I pełni zdumienia mówili: Dobrze uczynił wszystko, nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. Gruntowne studium zapisów ewangelicznych świadczy o tym, że żaden inny motyw, jak tylko miłość człowieka miłość miłosierna, tłumaczy wszystkie cuda i znaki Syna Człowieczego. W Starym Testamencie Eliasz posłużył się ogniem z nieba, aby potwierdzić swą władzę prorocką i ukarać niedowiarstwo. Gdy apostołowie Jakub i Jan usiłowali skłonić Jezusa, ażeby ogniem z nieba ukarał miasteczko samarytańskie, które odmówiło im gościny, Chrystus stanowczo im tego zabronił. Odwróciwszy się, zabronił im. Pisze Ewangelista. Żaden z cudów Chrystusa nie służy karaniu nawet tych, którzy zawinili. Znamienny jest szczegół związany z pojmaniem Jezusa w ogrodzie Getsemani. Piotr gotów był bronić mistrza mieczem, nawet uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A słudze było na imię Malchos. Ale Chrystus zabronił uciekania się do miecza. Co więcej, dotknąwszy ucha, uzdrowił go, a więc nie posługuje się mocą czynienia cudów dla własnej obrony. Nie prosi też Ojca, aby mu zesłał dwanaście zastępów anielskich dla obrony przed wrogami. Wszystko, co czyni, również cuda, czyni w ścisłym zjednoczeniu z Ojcem, czyni ze względu na Królestwo Boże i zbawienie człowieka, czyni z miłości. Dlatego też już na początku swej mesjańskiej misji odrzuca wszystkie propozycje kusiciela, poczynając od przemiany kamieni w chleb. Moc Mesjasza nie służy żadnym celom pozornym, wykluczona jest próżna chwała. Ten, który przyszedł, ażeby dać świadectwo prawdzie, który jest prawdą, działa zawsze w absolutnej zgodności ze swoją zbawczą misją. Wszystkie cuda i znaki są również wyrazem tej zgodności w obrębie tajemnicy mesjańskiej Boga, który ukrył się niejako w ludzkiej naturze Syna, na co wskazują Ewangelie, a zwłaszcza Ewangelia Markowa. Jeśli więc z jednej strony cuda Jezusa objawiają Jego boską władzę, dzięki czemu uczniowie i inni ludzie mogą w nim uznać i wielbić Syna Bożego, to z drugiej strony ukazują Jego dobroć, szczodrość i prostotę, czyli najbardziej widoczne cechy Syna Człowieczego. W samym sposobie czynienia cudów zaznacza się ogromna prostota Chrystusa, Jego pokora, uprzejmość i delikatność. Jakże wiele pod tym względem dają do myślenia słowa, które wypowiedział przy wskrzeszeniu córki Jaira: Dziecko nie umarło, tylko śpi. Jakby chciał pomniejszyć znaczenie tego, co uczynił. Z kolei zaś przykazał im, żeby nikt o tym nie wiedział. Podobnie czynił też w innych wypadkach, na przykład po uzdrowieniu Głuchoniemego, czy po wyznaniu Piotra. Przy uzdrowieniu Głuchoniemego znamienne jest, iż Jezus wziął go na bok osobno od tłumu, z kolei. Spojrzawszy w niebo westchnął, to westchnienie zdaje się być oznaką współczucia, a równocześnie modlitwą. Słowo efata sprawia, że otworzyły się uszy i rozwiązał się język głuchoniemego. Jeżeli Chrystus niektóre ze swoich cudów czyni w szabat, to nie dlatego, żeby naruszyć uroczysty charakter dnia poświęconego Bogu, ale by ukazać, że ten święty dzień jest naznaczony w sposób szczególny zbawczym działaniem Boga. Ojciec mój działa aż do tej chwili, i ja działam. A to działanie jest dla dobra człowieka. Więc nie sprzeciwia się świętości Szabatu, ale jeszcze ją uwydatnia. To Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla Szabatu. Zatem, syn człowieczy jest panem Szabatu. Jeśli uznaje się prawdziwość ewangelicznych zapisów cudów Jezusa, a jedynym powodem, który staje tutaj na przeszkodzie. Jest odrzucanie a priori nadprzyrodzoności, nie można wątpić w to, że wszystkie cuda i znaki Chrystusa powiązane są jedną logiką, której nie sposób zakwestionować czy podać wątpliwość. Logika ta wynika ze zbawczej ekonomii Bożej. Służy objawieniu miłości do człowieka, a jest to miłość miłosierna, która dobrem przezwycięża zło, o czym świadczy już choćby sama obecność i działanie Jezusa Chrystusa w świecie. Cuda i znaki Jezusa są włączone w tę ekonomię i jako takie stanowią przedmiot naszej wiary w kontekście Bożego planu zbawienia i tajemnicy dokonanego przez Chrystusa odkupienia. Są to zapisane w Ewangeliach fakty historyczne, które stanowią źródło równie, a nawet bardziej wiarygodne w stosunku do faktów zawartych w innych dziełach historycznych. Jest rzeczą oczywistą, iż jedyną prawdziwą przeszkodą na drodze do uznania ich za dane z zakresu tak historii, jak wiary, jest wspomniana tendencja do odrzucania wszystkiego, co nadprzyrodzone. Charakteryzuje ona osoby, które chciałyby ograniczyć moc Boga lub zawęzić ją do naturalnego porządku rzeczy, zmuszając go jak gdyby do poddania się ich własnym prawom. Tego rodzaju koncepcje zderzają się jednak z najbardziej elementarną w filozofii i teologii ideą Boga, istoty nieskończonej, wiecznej, wszechmocnej, istoty niczym nieograniczonej, gdyż jedynym jej ograniczeniem byłby niebyt, a więc absurd. Na zakończenie tej katechezy nasuwa się stwierdzenie, że owa nieskończoność istnienia i mocy. Jest także nieskończonością miłości. Świadczą o tym cuda włączone do ekonomii wcielenia i odkupienia, jako znaki miłosiernej miłości, z jaką Bóg posłał na świat swego Syna dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia. Syna oddanego nam aż do śmierci. Sik dilexit nie pozostawiajmy tej wielkiej miłości bez wspaniałomyślnej odpowiedzi, pełnej wdzięczności i wyrażanej poprzez konsekwentny świadczenie czynami Dzisiejszą katechezę poświęcamy raz jeszcze ważnej sprawie w kontekście całej Ewangelii, całego posłannictwa Chrystusa, mianowicie sprawie jego cudów. Cuda te były znakami Bożej wszechmocy. Równocześnie, kiedy analizujemy wszystkie po kolei, dostrzegamy, że one były równocześnie znakami miłości, zbawczej miłości Boga do człowieka. Cuda Chrystusa zwracały się przede wszystkim do ludzi potrzebujących, do ludzi cierpiących, chorych, nawet jak wiemy, do umarłych, których wskrzeszał. Zwracały się do grzeszników, przywracając im łaskę przez odpuszczenie grzechów. Tak więc to, co jest znamienne dla tych wszystkich cudów Chrystusa, to nieustająco w nich obecny znak zbawczej miłości Boga do człowieka. A jeżeli jest to równocześnie objawienie Jego potęgi, Jego wszechmocy. To przede wszystkim jako potęgi dobra, które zwycięża wszelakie zło. To jest właśnie potęga miłości. Zwracamy jeszcze uwagę na sposób, w jaki Chrystus czynił te cuda. Nigdy, w żadnym wypadku, nie czynił Chrystus cudów, ażeby okazać swoją przewagę nad innym człowiekiem, żeby ukarać kogoś, kto wobec niego zawinił, żeby szukać w tym zaspokojenia swoich potrzeb, nawet po czterdziestodniowym poście. Kiedy kusiciel podsuwał mu: Zamień te kamienie w chleb, odpowiedział: Nie samym chlebem żyje człowiek. Nigdy nie szukał w tych cudach próżnej chwały. To było wykluczone. Zawsze tylko szukał chwały Ojca, objawienia Jego prawdy i Jego miłości. Na to wskazuje dokładna analiza wszystkich cudów Chrystusa zapisanych w Ewangeliach, które mają znaczenie historyczne, bo świadczą o wydarzeniach prawdziwie dokonanych. Równocześnie są one dla nas źródłem wiary. Chrystus bowiem przez wszystkie te cuda objawiał Boga i objawiał swoją mesjańską misję, która należy jako moment zasadniczy, centralny do zbawczej Bożej ekonomii. Chrystus czynił swoje cuda z wielką prostotą, dyskrecją, unikał momentów spektakularnych, czynił je z wielką pokorą. A to wszystko są znaki miłości, która w tych cudach Chrystusa objawia się i potwierdza. Najgłębszą prawdę jego osoby i jego posłannictwa. Drodzy bracia i siostry, odczytujmy Ewangelię. Odczytujmy przesłanie Ewangeliczne, przesłanie Bożej Prawdy i Bożej Miłości, zawarte w całej Ewangelii, a w szczególności w tym wszystkim, co one mówią o cudach i znakach Chrystusa, i niech w dalszym ciągu świadczą nam one o Bogu, o zbawicielu, o zbawczej Bożej Ekonomii. Życzę wszystkim błogosławieństwa Bożego. Zwłaszcza w perspektywie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Panie Przewodniczący, jestem Luis, Sankt, Luke, a także ja tylko Laura, ma także Sicura sì, in cielo ed in terra, fare il nostro quotidiano, da noi soglie, e dimita noi viste vita nostra, si sì, nostro mitimus, e nostri dei devi nostri, e tre noi si induca in tentazione.